Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie. Na wstępie proszę Was o zostawienie łapki w górę, subskrypcję kanału, jeśli tego nie robicie i oczywiście o zostawienie komentarza. Jeśli nie wiecie co napisać, to wstawcie jakąś emotkę, serduszko, buźkę, cokolwiek, bo to dla mnie naprawdę bardzo dużo znaczy i bardzo pomaga, jeśli chodzi o rozwój kanału. A dzisiaj zapraszam Was na taki filmik, który stwierdziłam, że może być dosyć interesujący i też może zmotywować mnie do noszenia rzeczy, których dosyć dawno nie ubierałam. Dlatego, że ja często mam tak, że po prostu sięgam po coś takiego, wiecie, sprawdzonego i w sumie rzadko gdzieś tam zagłębiam się bardziej, jeśli chodzi o tę moją szafę. No a przecież warto sobie czasem poeksperymentować. Mam nadzieję, że też zachęcę Was właśnie tym filmikiem do tego, dziewczyny, żebyście korzystały z tych ciuchów, które macie, bo wiadomo jak to jest. Czasem coś kupimy i to gdzieś tam leży. Nie mamy okazji tego ubrać albo nie mamy ochoty i tak wiecie, czas biegnie, a my tego ubrania na siebie nie wkładamy. Dzisiejsza stylizacja jest co prawda bardzo basicowa, ale myślę, że no jest to coś takiego, wiecie, w czym ja się dobrze czuję, więc tutaj też nie będę Wam pokazywać jakichś balowych rzeczy i tak dalej, tylko po prostu to, co noszę na co dzień. Także wiecie, takie typowo casualowe stroje, ale myślę, że właśnie większość z Was też tak się na co dzień nosi, czy tam do pracy, czy po pracy, więc zapraszam Was do oglądania. Będę nagrywała wtedy, kiedy po prostu wiecie, będę miała na to ochotę, a później sobie zmontuję ten filmik, bo nie wiem, czy uda mi się, wiecie, tak codziennie, każdego dnia po kolei w tygodniu właśnie wstawiać te stylówki, ale na pewno kilka ich tutaj uzbieram i Wam wstawię. Dzisiaj mamy wtorek, także środę, przepraszam, także nie zaczynam od poniedziałku, zaczynam od środy, ale to myślę dużego znaczenia nie ma. Teraz zabieram Was przed lustro i pokażę Wam moją stylówkę. Odziałam się dzisiaj w ten t-shirt, koszulkę z marszczeniami z Sinsaya. One są naprawdę bardzo wygodne i polecam Wam, bo są taniutkie, a takie basicowe i do wszystkiego pasują. No i dzisiaj właśnie ta biała, ponieważ mam czarne spodnie. To są spodnie z Lumpexu, kupiłam je kiedyś. Pochodzą z Naked bodajże, jeśli dobrze pamiętam, ale są turbo wygodne, naprawdę są bardzo przyjemne, pomimo, że to jest jeans i one są takie porządne, konkretne, to ten fason sprawia, że te spodnie nigdzie tak mocno nie opinają i są takie, wiecie, że można w nich się swobodnie poruszać. Podoba też mi się kolor, bo one mają takie delikatne przetarcia. Tutaj na kamerze chyba ciężko mi to będzie uchwycić, ale są takie lekko przecierane. Po długości gdzieś mają takie paski, fajnie to wygląda i są naprawdę spoko, także ostatnio ich nie nosiłam, gdzieś tam o nich zapomniałam, a patrzę dzisiaj do szafy, jak szukałam w co się ubrać i mówię, o, to będą te spodnie na dzisiaj. Dzisiaj mam na nie ochotę. Jeśli chodzi o buty, to są te Skechersy. Trochę mi się już gdzieś tam ubrudziły, ale są też bardzo fajne, wygodne i fajnie się w nie chodzi. Na początku myślałam, że może być tak, że wiecie, przy przymierzaniu one są takie wygodne, a podczas chodzenia gdzieś mnie będą gniotły. I na początku tak było, bo wiecie dlaczego? Miałam źle ułożony język tam gdzieś podwinięty i ocierały mnie na wierzchu stopy, ale to właśnie było takie dziwne miejsce, że stwierdziłam, że pewnie dlatego, że coś tam, wiecie, mam nie do końca dopasowane. I jeszcze nerka. Nerka to jest ta z Ochnika. Bardzo ją lubię, ponieważ jest dosyć mała, ale pojemna i noszę ją już jakiś czas, a nic się z nią nie dzieje, więc mam nadzieję, że dalej tak będzie. Ona z tyłu ma taki łańcuszek, to jest taki pasek właśnie a la ekoskórka i taki łańcuch złoty z tyłu tutaj, więc wiecie, i na elegancko można powiedzieć gdzieś tam do jakiejś marynarki czy coś ona też fajnie przejdzie. No i ma te złote dodatki. Okulary dzisiaj mam, bo nie zakładałam soczewek, dlatego że jest tak powiedzmy średnio, nie ma słońca, więc ja w takie dni staram się po prostu chodzić w okularach, też się w nich dobrze czuję, powiem Wam, w ogóle jakby i soczewki mi pasują, i okulary mi pasują, także nie ma z tym większego problemu. Natomiast właśnie jak świeci słońce, no to zwykle zakładam przeciwsłoneczne okulary, bo mam dosyć wrażliwe oczy, a dzisiaj sobie mogę pozwolić na to, żeby właśnie wyjść w okularach, no i też jest fajna pogoda, bo nie jest tak ciepło, także po tych takich ciepłych, gorących, upalnych dniach taki dzień jest bardzo potrzebny, ale też nie pada, jest całkiem ok. Także tak wyszłam i nic w ogóle nie zarzucałam na górę. No, także mamy za sobą pierwszą stylizację. Dzisiaj mamy sobie taką bluzkę z bardzo fajnego materiału, co prawda to jest sztuczny materiał. Kupiłam ją kiedyś w H&M-ie i bardzo podoba mi się ten dekolt, bo jest taki Karot, chyba tak to się nazywa, więc jest naprawdę taka ładna i ten kolor też tutaj widzę, że na kamerze jest nieco bledszy, ale to jest taki bardzo delikatny pistacjowy. I mam też te spodnie z Naked, one są super właśnie, tutaj gdzieś jest chyba nawet metka, tak. Kupiłam je kiedyś właśnie w Lumpexie, już Wam chyba mówiłam. I dzisiaj mam Reeboki, ubrałam takie wygodne buty, bo zaraz lecę z Reksiem na spacer. I wiecie co, mamy 20, chyba 22 stopnie było, czy coś takiego wcześniej. Natomiast już jest po południu, wieczór w zasadzie, po 18, 19, coś koło tego. I troszeczkę tam wieje i jest chłodno, więc zarzucę sobie jeszcze coś na wierzch i zwiążę włosy. Zarzuciłam tę katanę, ona jest stara jak świat, ale niesamowicie ją lubię. To jest jedna z takich fajniejszych rzeczy właśnie w mojej szafie i w ogóle mam do niej sentyment. Bardzo lubię połączenie czerni, szarego takiego odcienia właśnie z jeansem i to jeszcze w takim kolorze, super to wygląda. Nerka ta sama, to jest, słuchajcie, super sprawa, bo wszystko tutaj mam i woreczki dla Reksia i tak dalej, zawsze to jest pod ręką. I włosy związałam tak na szybko właśnie w kucyk, zwykły na dole, dlatego, że właśnie będzie mi tak wygodnie. No i dzisiaj znowu okulary, bo taka pogoda, że słońca nie ma. Ostatnio się zrobiło troszeczkę chłodniej, ale jest bardzo przyjemnie, także lecimy na spacer. Biżuteria jest w sumie ta sama, nic nie zmieniałam. I wiecie co było zabawne? W filmiku, w którym się Wam mówiłam o tych kolczykach z AliExpress, że są super ładne, że bardzo mi się podobają. I oczywiście co? Później zgubiłam tego kwiatuszka małego. Zorientowałam się, że go nie ma. Znalazłam zakrętkę w łóżku na poduszce, ale kolczyka nie było i później został znaleziony na dywanie, także super, ale dobrze, że się znalazł i że nie jest wygięty, bo mogę w nim sobie śmigać dalej, a bardzo mi się podoba, jest super, taki, no, taka delikatna biżuteria, praktycznie niewidoczna, niezauważalna. Dzisiaj mamy dosyć ciepło, ale wietrznie i zobaczcie na to. Mam na sobie spodnie, które kupiłam rok albo 2 lata temu zimą w second handzie. One są w ogóle z jakiejś takiej marki, której kompletnie nie znam. Napiszę Wam tutaj, bo nawet nie pamiętam dokładnie. I to są wiskozowe spodnie z takim wzorem zebry, natomiast piękne jest połączenie kolorów, bo to jest taka śmietanka z brązem i wydaje mi się, że to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. One są takie luźne, szerokie, bardzo przyjemne, wygodne i też fajna jest długość, dlatego że no ja jestem dosyć niska i większość takich spodni długich właśnie luźnych, no to wiecie, gdzieś mi ściągną po ziemi, a te fajnie wyglądają do butów takich płaskich, wygodnych, a co do butów, to są takie z Gino Rossi, przepraszam, ale będzie słychać pralkę, no ale trudno, dzisiaj mamy sobotę, więc samo życie. I to są właśnie buty z Gino Rossi, trochę je muszę jeszcze przeczyścić, bo one są ze mną chyba drugi rok? No coś takiego, ale są mega wygodne i to są jedne z niewielu butów, które właśnie jak ubrałam, to mnie nigdy nie obtarły, więc jestem zadowolona z tego zakupu. Mam taką pastę białą, więc sobie je doprowadzę do porządku. Na górze stonowanie, bo oczywiście tu na dole się dzieje, więc wybrałam tą bluzkę z Sinsaya z nowego holu, właśnie wskoczyłam w nią, to jest ta z wiskozy, bardzo, bardzo fajna. No i tutaj już więcej nic nie zmieniałam, jeśli chodzi o dodatki, biżuteria i ta saszetka, no to tak jak zwykle, bo po prostu tak chodzę i jest mi wygodnie, ale te spodnie to jest naprawdę sztos i dodatkowo one mają jeszcze kieszenie i widzicie jak to jest, ja na nie w lumpie trafiłam, no naprawdę wtedy, kiedy jeszcze takie spodnie nie były aż tak bardzo modne, no wiadomo, też był inny sezon, a teraz wszędzie są i bardzo są popularne spodnie z H&M-u, one są czarno-białe, właśnie też takie luźne, ten sam krój i świetnie się sprawdzają na taką pogodę jak mamy dzisiaj, czyli wiatr, bo wiecie, one są bardzo przewiewne, w ogóle w nich nie jest ciepło, a jednak no nic tutaj nigdzie nie podwieje i tak dalej, więc są wygodne i mają też taki tutaj, o, jakby guzik ala, ale to wiecie, nawet się tego nie rozpina, one są po prostu na gumce, są bardzo, bardzo fajne i przez jakiś czas leżały mi w szafie, bo to jest ich debiut dzisiaj dopiero, natomiast wydaje mi się, że teraz jak już je ubrałam i wiecie, przymierzyłam i ponosiłam, no to będzie jedna z takich naprawdę lepszych i fajniejszych dla mnie rzeczy na tą porę roku, lato, wiosna i tak dalej, bo no super wyglądają i tak naprawdę robią robotę, całą stylizację, a jeszcze są tak wygodne, że w ogóle no kosmos. Także bardzo się cieszę, że właśnie wtedy się na nie zdecydowałam, bo wiecie, tak myślałam, brać, nie brać, czy ja będę w tym chodzić w ogóle, ale no, są ekstra. Dajcie znać, czy lubicie takie spodnie, czy chodzicie w tego typu spodniach. Ja pamiętam, że jak je kupowałam, to pomyślałam sobie pierwsze, że fajnie, gdyby były czarne, zwykłe i takie, wiecie, klasyczne. Chciałabym mieć takie same i tylko czarne, ale no niestety na razie nie udało mi się dorwać. No ale właśnie te są ładne. Teraz w sumie myślę, że nawet lepsze takie, bo zawsze do takiej nudnej, powiedzmy, góry, basicowej fajnie się nadają i wiecie, jest to po prostu coś innego. Dzisiaj mamy bardzo ciepło, więc postanowiłam ubrać taką luźną, wiskozową spódnicę z Sinsaya, ale ona jest z Lumpexu. Kiedyś na nią trafiłam i chyba wam ją pokazywałam. Ma fajny wzorek takich delikatnych niebieskich kropeczek na takim morelowym tle, więc fajnie się prezentuje i jest dosyć taka długa. Do tego wygrzebałam moje klapki i tyle się namęczyłam, żeby je znaleźć, bo już mówię, nie pamiętam, czy ja je kupiłam, czy w końcu nie, w zeszłym roku, ale kupiłam. I one są fajne, takie wiecie, na dwie sprzączki i mają jeszcze takie dżety, koraliki po bokach, więc są takie, powiedzmy, nieco bajeranckie. Top to jest ten z Sinsaya z modelem bawełną czy wiskozą, bardzo fajny, przyjemny. Mogę być ogólnie nieco rozczochrana, bo przed chwilką nagrywam, dla was mierzymy. No i moja saszetka, nerka z Ochnika, którą sobie zaraz przerzucę w ten sposób. Bardzo fajnie, wygodnie, ja tak lubię chodzić, bo wiecie, wszystko mam pod ręką, a ręce są wolne, więc wszystko jest ok. No i związałam dzisiaj włosy, właśnie zrobiłam sobie takiego półkucyka, troszeczkę inaczej i wyjęłam, wyciągnęłam takie pasma. No i mam jeszcze taki pierścionek, który bardzo mi się podoba, nie wiem, czy to wyostrzy. O, wyostrzy. Nałożyłam go i jestem po prostu zakochana, przepięknie się mieni, to jest takie oczko właśnie multicolor, a wokół są cyrkonie. Bardzo fajnie. Zegarek, biżuteria standardowo to co ostatnio, to co zwykle. Mam na sobie taką zwykłą, prostą sukienkę. Ona pochodzi z H&M-u, ale oczywiście skąd ja ją mam? Tak, z Lumpexu. I wiecie co, jak ją widziałam na wieszaku, to pomyślałam, no fajna, ale ja nie mam do tego figury. I zastanawiałam się, czy brać, czy nie brać, a potem stwierdziłam, że wezmę, bo ona kosztowała grosze. No i mówię, zobaczę, jak będę się w tym czuć. Dzisiaj ma swój debiut, pierwszy raz ją ubrałam. Kupiłam ją już troszeczkę temu, ale jakoś no, nie wiem, miesiąc, półtorej może? Jakoś nie miałam po prostu okazji, żeby w niej wyskoczyć, ani takiej chęci. No i słuchajcie, to jest strzał w dziesiątkę. W nosie mam to, że nie mam idealnej takiej figury, która wiecie, super by tu wyglądała. Umówmy się, nikt z nas nie jest idealny. A to, jak wygodnie się chodzi w tej sukience, ona ma rozcięcia po jednej i po drugiej stronie, więc absolutnie nie podciąga się tutaj nigdzie do góry, bo takie sukienki tuby, które wiecie, mają proste, są zszyte i ten dół jest wąski, no to często niestety trochę do góry podchodzą, a tutaj ona jest super wygodna. Jedyne co, no to biustonosz bez ramionczek, bo tutaj te ramionczka wystawałyby, ale tak bez ramionczek spokojnie daje radę. No i ona jest taka prążkowana, ten prążek jest taki nieco grubszy, jak mam brudne lustro, to przepraszam. I jest bawełniana, także super się w niej chodzi. Na dole mam klapki, bo dzisiaj znowu ciepło, chyba w ogóle za chwilę będzie jakaś ulewa czy burza, bo troszkę zaczęło wiać i chmury przyszły takie nieciekawe. O tym to wam nawet nie wspominam. I okulary dzisiaj ubrałam takie brązowe, z takim wykończeniem lekko panterkowym, powiedzmy. Z tego względu, że chciałam, żeby to trochę, wiecie, inaczej wyglądało, trochę, żeby się tutaj zadziało. I tak w sumie przez większość czasu miałam je tak, bo jakieś słońce ostre dzisiaj nie świeciło. No i dajcie koniecznie znać, która ze stylówek podobała wam się najbardziej. Jestem ciekawa. Ta będzie już ostatnia, bo troszeczkę tam ponagrywałam, więc też nie chcę, wiecie, tych materiałów pogubić, bo ze mną to jest tak, że mogę coś usunąć i gdzieś mi tam nam będzie później brakowało, także wolę zrobić taki, wiecie, troszeczkę krótszy może filmik, chociaż nie wiem jak to tam wyjdzie, bo nagrywam wam po prostu, wiecie, z dnia na dzień, ale nie codziennie, tylko tak jak akurat mi się przypomni, chwycę aparat i może mam coś, powiedzmy, ciekawszego albo coś pierwszy raz na sobie, więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie z tego miejsca i zapraszam na następne filmiki, bo oczywiście one będą się pojawiać, także do zobaczenia, miłego dzionka, pa pa!